Cześć, witam Was w Włocławskim Parku Linowym. Będziemy teraz testować trasę hardcore, która nie będzie prosta. Bardzo fajną trasę przygotowano tutaj. Jest na wysokości 3 metrów tak naprawdę, dlatego że nie każdy może ją przejść. Zaczynamy od kul, na które się naskakuje. Ho, ho, ho. Naprawdę to nie będzie... Oj, oj. To nie będzie proste. Dlatego, że glinki mamy cienkie. Ha. O, albo sobie inną technikę. O nie. Po złej stronie weszłem. Pięknie. Ach, muszę też pomyśleć. Trasa ma 14 przeszkód, ale ma naprawdę hardkorowe te przeszkody, więc muszę mieć siłę na nie. No i dobra, spróbujemy sobie. Nie jest łatwo. Pierwsze przeszkoda naprawdę daje w kość. I jeszcze. Ładnie. O. Dobra. Jestem. Teraz chodzimy na siateczkę. Druga przeszkoda. Oj, no ładnie. Nie sądziłem, że przeszkoda będzie aż tak ciężka. No to jest prawdziwy hardcore. O nie. Muszę trochę wyżej wyjść. Na przemian. Ale tą siatkę teraz trzeba przejść, żeby się dostać na drugą stronę. Trochę odpoczynku. Dwie przeszkody, a już mnie zmordowały. Naprawdę. No. Tutaj będziemy mieć następną przeszkodę. Koale. Ładnie. Ładnie. W parku mamy dostępnych 7 tras. No tutaj się nie spodziewałem. Tak hardkorowej. Myślałem, że to będzie łatwiejsze. A tu niestety. No i co? Tu muszę sobie tu podpiąć.
Okej. A już się leje ze mnie. O, ale teraz ustawmy sobie. Tak. Tak. Dobra. I tu mamy koale. Dobra. Jest. I wspinaczka do góry. Trzecia przeszkoda zaliczona. Na razie jeszcze. A ręce już bolą. To wszystko jest na ręce. Więc hardkorowo. Tu kolejny zjazd będzie. I też na rękach. Tak naprawdę się trzymamy. Ach, pięknie. Tutaj 3 lata temu drzewa pory wyrywało. Były poniszczone trasy. Ale za to mamy teraz taki hardcore. Dobra. No to co, jedziemy. Mam nadzieję, że się nie puszczę. Dobra. Jest. O, tu widzę. Taka delikatna przeszkoda. Po tamtej stronie musimy przejść. Dobra. Tutaj, żeby... O, taka trochę... Totalnie ruchoma kłoda. Myślałem, o nie, oż kurczę. Myślałem, że to będzie prościejsze. A tu niestety nie. Nieźle. Nieźle. Wydaje się prostą przeszkodą. Nie jest taka. Oj. Dobra. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, piąta. Teraz będziemy mieć 6. 6 jest 14. Pięknie. To jest potykacz. O, to jest prostsze. Jeśli się przytulimy do pala, to powinniśmy sobie dać radę. Nie wiem, czy wspominałem, żeby się tu dostać, trzeba mieć tak 160 cm. Tak, żeby jednak dostać do asekuracji, żeby nie było problemu. I naprawdę dużo zręczności, dużo doświadczenia w chodzeniu po parkach. Podrasa jest naprawdę hardcore. Dobra, teraz będziemy mieć trapezy. Tylko te trapezy jeszcze się ruszają. Góra, boki, przód, tył. Pamiętam tą przeszkodę. Naprawdę nie jest łatwa. Wydaje się prościutka, a niestety nie jest łatwa. No i teraz krok. No i właśnie, opada w dół. Idealnie na środku stawiać. Dobrze. Jest. Hop. Jest. Teraz strzemiona. Ja jestem zlany cały potem. Nie sądziłem, że aż taka będzie. Mam iść po tej stronie, dobra. Tutaj nie dostajemy bloczka. Jesteśmy tylko na karabinkach, żeby nie oszukiwać i przejść tą trasę. Dobra. Niestety mieści nam się tylko jeden but, więc jest troszkę ciężej. Staramy się mieć sylwetkę prostą. Ja sobie od tyłu wkładam nogę. Okej. Tak. I teraz nie wiem, czy to
będzie zauważalne. Cofam sobie nogę i dopiero przechodzę. A teraz nie, no nie da rady. Za krótkie. Czym bardziej się odginamy, to bardziej nam ręce opadają. Muszę sobie odpocząć, tak jak na ściankach spinaczkowych. Ręce po prostu spuszczamy, szczepujemy i dopiero możemy iść dalej. No szczemiona nie są prostą przeszkodą. Ja myślałem, że szybko ją przejdę, a tu niestety. Okej, dobra. Jesteśmy. O kurczę. Dobra. Widzę teraz opony. Szeregowe. Góra, dół. Linki są cienkie. Linki są cienkie, więc ciężko je chwycić. Dlatego już problem robią. Dobra, idziemy po tej stronie. Dobrze, żeby się nas było oglądać. Jakiś pomysł na to? Podajże tą przeszkodę każdy pokonuje totalnie inaczej. Jaki my sobie wybierzemy? Ja zawsze naskakiwałem, ale nie wiem, czy mi to dzisiaj wyjdzie. Dobra, no to może spróbujmy. Dobra, jesteśmy na pierwszej. Ja to bym... Czy sięgnę? Sięgnę. Czy uda mi się stanąć na... Udało się stanąć. Ale teraz przydałoby się wykorzystać tą. Wejdę do niej i przejdę. Świetnie. Au. Nie wyciągnąłem nogi. To spowodowało, że ręce oberwał. Dobra, chwila odpoczynku. Znowu ręce. Dobra. Oj, oj. Nie jest prosto. Spróbujemy bujnąć. No nie da rady. No to okej. No to wchodzimy do tej. Jak nie da rady, wykorzystamy dom. Wykorzystamy dom. Wykorzystamy dom. Jesteśmy. Bolą ręce. To nie jest łatwe. Naprawdę. Dobra. Jakiś pomysł na to? Wydaje się to jak kłoda, że będzie to proste. Chociaż już po wcześniej przeszkodach już miałem problem z prostymi. Ajajaj. Ręce napięte. Całe mięśnie bolą. Więc nie jest łatwo. Już mam ponad 150 barków za sobą. A już mam problem z przejściem całości. Dobra. To trzeba odsuwać, więc musimy iść po tej stronie. Odgina się. Zobaczymy, jak się to buja. Obstawiam, że się bardzo buja.
No to co, przyklejamy się. No tak sądziłem, że będzie się bujać. Ma nieregularny kształt, więc tu jest problem. Dobra. Dobra. Teraz musimy na tą wejść. Dobrze. I teraz do góry. O nie. Problematyczne. Problem będzie z tą przeszkodą. To będzie naprawdę problem. Nie mam bloczka. Nie zabezpieczę się. Ręce mnie bolą. Choinka. Jakby to było na początku, to spoko. Teraz już trochę gorzej. Ała. Zluzuj, zluzuj. I długo. Bardzo długo. Muszę nabrać siły. Kurka blaszka. Co mamy jeszcze? Pętelki szeregowe. Zejście po linie. Na szczęście jest zejście, nie wejście. I ostatnia przeszkoda, zjazd na bokserze. Czyli raz, dwa, trzy, cztery przeszkody. Cztery przeszkody. Ach, zerwałem sobie skórę, więc będzie gorzej troszkę. Tu też, dobra. Kurczę. To będzie bolesne przejście, albo sukces, albo porażka. Cztery przeszkody. Jak to ogarnąć? O, najlepiej wejść na górę. Bo nie dam rady. Ajajaj. Czy dam radę wejść na górę? Fajnie by było. Bo teraz musimy iść po prostu trzymając się. Ale nie jestem pewien, czy dam radę. A nie chcę spaść. Raz, dwa, trzy. No ładnie. Ładnie. Trochę się zabezpieczyć. Jakbym sobie... O. No dobra. Spróbujmy tak. Bolą, bolą. Dobra. Ważny jest sposób, w jaki chcemy to przejść. Teraz nie obciążam całym ciałem, tylko częścią ciała. Hop, hop. Jest, jest. Dobra. Zabezpieczmy się. Pokonana. Nieważne jak. Jest. Dobra. To było najgorsze. Chociaż ta też jest męcząca. Raz, dwa, trzy, cztery, sześć. Sześć mamy. Ale jeszcze trzy przeszkody. Trzy przeszkody i mamy to. Sylwetka stabilna, prosta. Nogi do tyłu. Nie marnujemy energii. Pamiętaj. Do tyłu nogi. Do tyłu. Mamy stać na nogach, prostych nogach. Wtedy nie męczymy rąk.
Przejścia są. Najlepiej po prostu nogi proste. Idziemy dalej. Hop. Jeszcze tylko dwie. Spokojnie. Damy radę. Damy radę. Oj, oj. Oj, oj. Jeszcze jedna. Jeszcze tylko jedna. No. I mamy platformę. Jest. 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 Boju. Zejście po linie. W jaki sposób? Na koła lepszy dochodź. Chwila odpoczynku. Ręce w dół. Nie jest prosto. Ładny hardcore. 14 przeszkód. Na nisko, na platformach. Także jeśli ktoś nie da rady, łatwo jest go zdjąć niż 12 metrów nad ziemią. Fajny pomysł, fajne rozwiązanie. To mogę przyznać. Trasa jest naprawdę bajka. Oj, oj, oj. Dobra, czyli koale z tego zrobimy. Nogi narzucę i będę się po prostu spuszczał w dół. Dobra. Coś takiego. Kurczę. Albo widziałem jak to, no ręce mnie bolą. Ojajajaj. Jak najdalej. Dobra. Jest, mamy to. I ostatni zjazd na worku. I to już koniec. Ależ ciężki ten worek. Odpinamy sobie linkę. Dobra. Przytulamy się. Karabinki już nam nie będą potrzebne. I tam będziemy nisko. Na woreczku. Wow. Tu się chwycę. Przytulę się mocno. Jedziemy. Koniec. Dzięki wielkie. Widzimy się na kolejnych trasach. Na razie.